Truskolasy, niewielka miejscowość, która jednak wydała na świat dwóch wielkich reprezentantów Polski. Pierwszym z nich był Jerzy Brzęczek, a kolejnym jego siostrzeniec, Jakub Błaszczykowski. Jeszcze w 1992 roku, gdy Brzęczek święcił swoje sukcesy na Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie, to wówczas dopiero 7-letni Jakub Błaszczykowski rozpoczynał swoje treningi w Rakowie Częstochowa. Błażej Łukaszewski, zapraszam na niesamowitą metamorfozę Jakuba Błaszczykowskiego. Chłopiec urodził się 14 grudnia 1985 roku. Dzieciństwo miał bardzo trudne. Gdy miał zaledwie 11 lat, spotkał się z tragiczną sytuacją w domu, która mocno odbiła się na jego psychice. Na skutek rodzinnej kłótni zmarła jego mama. Umierała na ulicy na rękach chłopca. Tata zaatakował ją nożem, a w konsekwencji trafił do więzienia. Mały Kuba musiał pójść do domu, do babci Felicji. Gdy miał 17 lat, podjął treningi w szkółce piłkarskiej Górnika Zabrze, ale po zaledwie kilku miesiącach wrócił pod Jasną Górę, gdzie występował w czwartoligowym KS Częstochowa. Po dwóch latach gry, podczas przerwy zimowej sezonu 2004-2005, zawodnik chciał powalczyć o angaż w klubie z wyższej ligi. Był nawet na testach w Lechu Poznań, który prowadził w tamtym czasie Czesław Michniewicz. Wszyscy byliśmy przekonani co do umiejętności i talentu Kuby. Byliśmy nim zachwyceni, ale Lech był w takim momencie swojej historii, że liczył się każdy grosz. Nie dogadaliśmy się finansowo. Jakie były rozbieżności? Nie uczestniczyłem w tych rozmowach, ale z tego co wiem, to nie były to duże pieniądze, ale po prostu w Lechu ich wtedy nie było. Jerzy Brzęczek, który doradzał od najmłodszych lat Kubie Błaszczykowskiemu, tak mówił o niedoszłym transferze do Lecha. Chcieli, żeby został, bo wypadł bardzo dobrze. Byli zainteresowani, my też, ale nie dogadaliśmy się finansowo. Sprawa rozbiła się o kilkaset złotych, bez których Kuba nie byłby w stanie utrzymać się w Nowym Mieście. Tłumaczy na kartach biografii piłkarza Jerzy Brzęczek. Jakub Błaszczykowski jeszcze próbował swoich sił na treningach w GKS Bełchatów czy w austriackim Tirolu Innsbruck, w którym niegdyś grał Jerzy Brzęczek. Z różnych względów zawodnik nie został na dłużej w tych zespołach. Kolejnym miejscem, gdzie Kuba zaprezentował swoje umiejętności, była Wisła Kraków. Po kilkunastu dniach treningów, 24 lutego 2005 roku, Wisła Kraków ogłosiła podpisanie kontraktu z Kubą Błaszczykowskim. Oznaczało to awans sportowy o 3 ligi. Wielu wątpiło w to, czy niespełna 20-latek grający w zaledwie czwartej lidze będzie w stanie poradzić sobie w drużynie Mistrza Polski. Pod artykułem portalu 90minut.pl padły takie komentarze. Ale wzmocnienie, boki zrywać. Ja i tak dobrze wiem, że wzięli go do Wisły, bo Brzęczek to jego wujek i ma wtyki. Można powiedzieć, że to wzmocnienie, ale rezerw Wisły. I jak się okazało, przyjście Kuby Błaszczykowskiego do Wisły Kraków było prawdopodobnie najlepszym transferem krakowskiego klubu w XXI wieku. Po dwóch latach gry na czwartym szczeblu rozgrywkowym w KS Częstochowa trafił do Wisły Kraków, gdzie też spędził dwa lata. Znakomite występy w Pucharze UEFA, również wywalczone Mistrzostwo Polski w sezonie 04-05. W roku 2007 transfer za nieco ponad 3 miliony euro do Borussii Dortmund Jurgena Kloppa i tam też ogromne sukcesy. Sezon 10-11 Mistrzostwo Niemiec, sezon 11-12 Mistrzostwo Niemiec i Puchar Niemiec, a więc kompletna detronizacja Bayernu Monachium. Jeszcze w rozgrywkach 12-13 i 13-14 wywalczenie Superpucharu Niemiec. Do tego należy dodać to, że Kuba Błaszczykowski wystąpił w pierwszym składzie w finale Ligi Mistrzów w 2013 roku przeciwko Bayernowi. Mecz ten został co prawda przegrany 2-1, ale na pewno za to należy wyróżnić byłego reprezentanta Polski. Następnie niespełna rok występów we włoskiej Fiorentinie i ponad 2 lata gry w niemieckim VfL Wolfsburg. W tych drużynach grał stosunkowo niewiele, z różnych przyczyn, aż w końcu w lutym 2019 wrócił tam, gdzie wszystko się zaczęło, a więc na Raymonta. Nie sposób nie wspomnieć o fantastycznym i już legendarnym trio z Borussii, który stanowili wspólnie Błaszczykowski, Łukasz Piszczek i Robert Lewandowski. Okres wspólnej gry zawodników w niemieckiej drużynie przypadał na lata 2010-2013. Całkiem możliwe, że Dortmund był w tamtym czasie ulubioną zagraniczną drużyną polskich kibiców. Podczas spotkań reprezentacji często upatrywaliśmy szans na sukces w zgraniu wspomnianej trójki. Błaszczykowski wspaniale współpracował z Piszczkiem na prawej stronie boiska, a Lewandowski czekał na kreowane przez nich okazje. Kariera reprezentacyjna Kuby Błaszczykowskiego jest bardzo obfita. Zadebiutował w marcu 2006 roku
w meczu z Arabią Saudyjską. Nie zdążył pokazać się na tyle, by Paweł Janas zabrał go ze sobą na mundial w 2006 roku w Niemczech. Na regularną grę z orzełkiem na piersi przyszedł czas jesienią tego samego roku, gdy rozpoczęliśmy eliminację do Euro 2008 pod dowództwem Leo Benhakera. Zagrał w większości spotkań kwalifikacyjnych, ale ze względu na pierwszą poważną kontuzję nie pojechał do Austrii i Szwajcarii. Wrócił do gry na eliminację do Mistrzostw Świata w RPA, ale forma naszej kadry była fatalna. W grupie kwalifikacyjnej byliśmy wyżej tylko od San Marino. Przed nami byli Irlandia Północna, Czechy, Słowenia i Słowacja. Od listopada 2009 do czerwca 2012, a więc przez ponad 2,5 roku, nasza drużyna grała tylko i wyłącznie mecze towarzyskie, z uwagi na to, że byliśmy współorganizatorem Euro 2012. W międzyczasie, bo w październiku 2010 wybuchła tak zwana afera alkoholowa na pokładzie jednego z samolotów, w którą zamieszani byli Artur Boruc i Michał Rzewłakow. Franciszek Smuda zdecydował się wyrzucić obu zawodników, a opaskę kapitańską po Michale Rzewłakowie przejął właśnie Kuba Błaszczykowski. To on wyprowadzał naszą drużynę na murawę podczas Mistrzostw Europy, zresztą nieudanych. Kwalifikacje do Mundialu w Brazylii w 2014 roku okazały się być kolejnym niepowodzeniem. Byliśmy gorsi nie tylko od Anglii, ale od Ukrainy i Czarnogóry. Kuba przez kontuzję więzadła krzyżowego stracił cały rok 2014 i pierwsze miesiące kolejnego roku. W tym czasie w roli kapitana zastępował go Robert Lewandowski, choć potem okazało się, że Adam Nawałka zdecydował, by ten pełnił tę rolę nawet po powrocie Kuby. Jak powszechnie wiadomo, relacje Kuby Błaszczykowskiego i Roberta Lewandowskiego nie należały do najlepszych. Trudno powiedzieć, co było przyczyną, ale odebranie opaski kapitańskiej jest jedną z domniemanych opcji. Trzeba oddać Błaszczykowskiemu, że był fundamentalną postacią naszej kadry podczas Euro 2016 we Francji. Asystował przy golu Arkadiusza Milika w meczu otwarcia z Irlandią Północną. Później strzelił także dwa gole. Pierwszy w ostatnim meczu grupowym z Ukrainą, a kolejny w 1/8 finału ze Szwajcarią. Z turnieju odpadliśmy w ćwierćfinale po serii rzutów karnych z Portugalią. O porażce zadecydowała zmarnowana szansa Kuby Błaszczykowskiego. Niemniej jednak Polska była w euforii po znakomitym turnieju, a pod domem Kuby zgromadzili się kibice, by podziękować mu za świetną grę i wesprzeć po nieudanym rzucie karnym. Podczas eliminacji do Mistrzostw Świata w Rosji rola Kuby w kadrze zaczęła stopniowo słabnąć, a na samym turnieju zagrał jedynie 45 minut w pierwszym spotkaniu z Senegalem. Ostatnie mecze w kadrze przypadają na pierwszy rok kadencji Jerzego Brzęczka. Jak wiadomo, obaj panowie są bliską rodziną. Wielu dziennikarzy i kibiców zarzucało trenerowi stawianie na Kubę ze względów pozasportowych. Ostatni mecz w kadrze to starcie z Austrią we wrześniu 2019 roku. Pojawił się na boisku w 58 minucie, ale musiał z niego zejść po 19 minutach ze względu na uraz. Od listopada 2019 do marca 2020 Kuba w Ekstraklasie grał bardzo dobrze. Strzelał gole, asystował i miał bardzo pozytywny wpływ na grę Wisły Kraków. Gdyby nie pandemia koronawirusa, można by śmiało zakładać, że wiosną 2020 roku dostałby powołanie do reprezentacji. Kadra do gry wróciła jednak dopiero we wrześniu, a w międzyczasie przypomniały o sobie kolejne kłopoty zdrowotne. Minęły ponad 3 lata, od kiedy przerwała się reprezentacyjna kariera Kuby Błaszczykowskiego. Z orzełkiem na piersi zagrał aż 108 razy, a w tym czasie strzelił 21 goli. Wielka szkoda, że nie udało się zorganizować pożegnalnego meczu tak zasłużonego piłkarza. Sam Kuba jednak nieco dystansuje się od tego pomysłu. W sierpniu 2021 roku tak mówił w programie Liga Plus Extra. Jestem ambitny, ale zdaję sobie sprawę z tego, że jest wielu zawodników, którzy na dziś są lepsi ode mnie. Nie mam z tym problemu. Jestem wiernym kibicem reprezentacji i będę do samego końca. Takie jest moje podejście. Z tego co wiem, to przy poprzednim selekcjonerze moje wszystkie mecze były pożegnalne, bo dostawałem je za zasługi. Nie wiem, czy jest sens rozgrywać 7. mecz pożegnalny. Odpowiedział, nieco ironicznie, kapitan Wisły Kraków. Ze względu na zerwane więzadło krzyżowe w kolanie, Kuba Błaszczykowski nie gra w piłkę już od ponad roku. Podobnej kontuzji zresztą nabawił się jeszcze w czasach gry w Borussii Dortmund. Z krakowskim klubem wiąże go kontrakt piłkarski do 30 czerwca 2023 roku. Powrót do gry może być bardzo trudny, ale jak sam mówi, wstałem 100 razy, to wstanę i 101 raz.
Słowa takie jak uraz czy kontuzja, zresztą bardzo często, pojawiały się w karierze Kuby Błaszczykowskiego. Stracił przez nie łącznie 1500 dni. Po przeliczeniu to niespełna 4,5 roku. Kuba jest nie tylko piłkarzem Wisły Kraków, ale także współwłaścicielem i członkiem Rady Nadzorczej klubu. Atmosfera wokół drużyny jest od wielu miesięcy bardzo nerwowa. Po spadku z Ekstraklasy liczono, że powrót do niej będzie bardzo szybki, ale drużyna znajduje się nawet poza strefą miejsc barażowych. W ostatnim czasie na jaw wyszła informacja, że prezes PZPN Cezary Kulesza zaoferował pracę Kubie w roli wiceprezesa do spraw szkolenia. Piłkarz jednak skupia się na pracy w klubie. Według komunikatu medycznego klubu powinien być gotowy do gry w trakcie rundy wiosennej. Czy gwiazda Jakuba Błaszczykowskiego jeszcze raz zabłyśnie na zielonej murawie?